Serdecznie witamy przyjemnych gości. Panie dyrektor, nauczycieli, pracowników szkoły, kochanych rodziców oraz koleżanki i kolegów z Kozłowskiej. Dzisiejsza uroczystość jest dla nas, trzecioklasistów, szczególnie ważna. Dziś po raz ostatni przyszliśmy do tej szkoły. Ostatnia lekcja, ostatni dzwonek, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi. Przyszliśmy pożegnać naszą szkołę i wszystkich tych, którzy pracowali z nami i nad nami, tych, którzy zabiegali o to, by z nas wyrosli ludzie mądrzy, odpowiedzialni, umiejący ofiarować swoje serce i mnie. Spędziliśmy razem 3 lata. Tu przeżywaliśmy radości sukcesów i gorącz porażek. Tu znaleźliśmy przyjaciół i wspólnie poznawaliśmy otaczający nas świat. Każdy z nas pozostawił w tej szkole cząstkę siebie. Dziś serca nasze przypełniły nie tylko radość otrzymanego świadectwa ukończenia gimnazjum, ale także smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło istotę naszego życia w ciągu ostatnich 3 lat. I choć nieraz przysparzaliśmy wielu zmartwień naszym nauczycielom, chcielibyśmy, aby w ich pamięci pozostały tylko te lepsze chwile. Dzisiejsze spotkanie to także okazja, by przeprosić wszystkich za nasze błędy, niewłaściwe zachowania, raniące słowa, lenistwo, kłamstwa. Thank you.
które ma ścianami nie potrzebuje nikomu. Innym szkoła przypomina drugi dom, jedną wielką rodzinę. Dla niektórych jest utęką, karmiąc sobie za posłuszeństwo. Innym przypomina ciepłe, wesołe miejsce, gdzie można spotkać przyjaciół. Niektórzy chcieliby opuścić ją szybko, inni nie chcieliby odejść z niej wcale. Każda jest taka sama, a jednocześnie inna. Jest miejscem, gdzie przeżywamy radosne chwile. Jednocześnie miejscem, gdzie spotykamy się z rozczarowaniem i smutkiem. Ale mimo wszystko będzie miał wspomnienie do końca życia. Teraz czeka nas nowa szkoła, nowi koledzy i koleżanki, nowi nauczyciele. Życie będzie stawiało przed nami coraz nowe problemy, których rozwiązanie będzie coraz trudniejsze. Z każdym dniem będzie wchodzić świat ludzi prosto. O to chodzi jedynie, by naprzód iść wciąż śmiało, bo zawsze się dochodzi, gdzie indziej by się chciało. My jednak mamy nadzieję, że dojdziemy do upragnionego celu. Przecież to nasi nauczyciele uczyli nas wytrwałości, uporu, dodawali odwagi, zachęcali do działania. Yeah.
moi drodzy nauczyciele i wychowawcy, podziękować za trud, opiekę, za przekazaną nam wiedzę. Postaramy się zapamiętać Wasze słowa. Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej pijesz, im więcej jesteś spełniony. Wdzięczność swą wyrażamy w tym słowie. Jakże mi pisać wiersza, jakże mi płonąć w chodzience, za światło, co się rozszerza, za dar najpiękniejszy, za wiedzę. Oni nas nauczyli wypowiadać słowa o miłości, dobroci, o krainie słońca. Więc za to, że biegniemy coraz śmielej po ścieżce wiedzy, po przyszłości celom, dziś dziękujemy Wam, nauczycielom. Za naukę czytania i pisania. I za kodeks, za pewne rzeczy zabrania. Za tabliczkę mnożenia, za rozbudzone pragnienia. Za wędrówki z nieznane i za bitwy wygrane. Za rozgrywki sportowe. Za piątki, za szóstki. Za minusy i za plusy, za pochwały i nagany. Za cenzurki z paskami. I za wiem, umiem, chcę. I za kim być, jakim być, i za naukę, jak należy nam się żyć. Dziękujemy! Drogie Pani Dyrektor, dziękujemy za nieustającą opiekę i troskę. Niczego nam nie brakowało, tylko Pani kieruje ostatnie pytanie. Kto to może być? Nigdy się nie bił z chłopakami. Nie ciągnął dziewcząt za warkocze. Na spacer chodził z rodzicami i uczył się przez cały roczek. Przepraszam, mówił, i dziękuję. Nogi przed spaniem był codziennie. Z klasą jak nigdy nie miał dumie. I wiersze deklamował pięknie. Nie ściągał i nie podpowiadał. Nie hałasował, siedział prosto. Nie mówił, znowu tyle zadał, a w domu się wrócił z siostrą. Kto to taki? Zapytacie. Ten uczeń zwie się ideałem. Nigdy takiego nie widziałem. Thank you.
świat jest mi prosty i że dzięki nim miałem się podpisać. Drogi nauczycielu historii, dziękujemy za to, że wiemy, czy było, co było, dlaczego było i po co było, jeśli było. Drogi nauczycielu języków obcych, dziękujemy za to, że starali się nam otworzyć okno na świat i że przez to okno nie wypadliśmy. Niech się ciśnie do oczu, nie wiecie powoli śnić.
dla matematyki. Dziękujemy za poznawanie reguł i wzorów kwestii logicznego myślenia. Mimo nieskończoności tego kwestia, mogliśmy skończyć tę szkołę. Drogiemu nauczycielowi geografii, dziękujemy za cudowne zwiedzanie świata, choć tylko pracy nie ma. Nauka też kształcie po prostu drogę. Drogiemu nauczycielowi biologii, dziękujemy za wielką cierpliwość naszych pytań, które wciąż zadawaliśmy. Teraz żaden rower nie jest nam obcy. Thank you.
nauczycielom techniki, plastyki i muzyki. Dziękujemy za umożliwienie nas na piękno świata i szykowanie naszej artystycznej duszy. Drogi nauczycielom wychowania fizycznego, za to, że dzięki nim jesteśmy sprawniejsi i żaden autobusów teraz nie uciekł. Drogi Panie Prawo, dziękujemy za rady i porady, nie od parady.
księdzu, dziękujemy za słowa prawdy, za przybliżenie nas do Boga i za to, że teraz mamy tego pragnienia. Spraw, Panie, abyśmy mogli nie tyle pociechy szukać, co pociechy dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy. Uważać, aby miłość nie napisać o tym.